Pana Radosz, Szanowni Zebrani. Chcę zgłosić wniosek formalny na obecnej sesji. Po pierwsze, dlaczego Pan Starosta Piotrowska Zielona wspólnie w porozumieniu z Panem Burmistrzem skutecznie zabronili postawienia na czas określony otaczarki do produkcji masy bitumicznej na działce gminnej, która od niepamiętnych czasów była przeznaczona i na której stało urządzenie do wytwarzania masy bitumicznej i nigdy nie wywołały zdecydowanego protestu mieszkańców. Chcę dodać, firma UNIBEP w zamian oferowała oprócz płacenia nałożonych podatków wykonania przynajmniej dwóch odcinków dróg wskazanych przez gminę. To jest około 5-6 km wartości około 5 milionów. Drugie pytanie. Czy prawda, że wydając pozytywną decyzję dla UNIBEP stracilibyście Panowie możliwość pozyskania osobistych korzyści lub pozyskania nowego sponsora na zbliżającą się kampanię wyborczą? I po trzecie, dlaczego radni z gminy Dąbrowa Białostocka nie zaangażowali się w ten temat tak skutecznie i tak zdecydowanie, jak miało to miejsce w przypadku budowy drogi powiatowej na odcinku Jaczno-Harasiomysza, przez co wieś Szuszelewo została na długo pozbawiona dojazdu do drogi wojewódzkiej. To jest odcinek od około 3 km. Żeby nie utrudniać życia Panią Staroście, nie oczekuję odpowiedzi natychmiastowej, proszę przygotować się, a ja na najbliższej sesji, tak samo jak zadałem pytania ustnie i pisemnie, tak proszę o taką samą odpowiedź na najbliższej sesji. Powiem od razu, mam nadzieję, że Pan Karaś materiał będzie mógł odtworzyć sobie za pośrednictwem mediów. Przykro mi, że nie poczekał. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o decyzję w zakresie właśnie tej wytwórni masy bitumicznej, tak, no to w tym zakresie były przeprowadzone przez... Po pierwsze, powiat Sokółski nie podejmował w tej zakresie żadnej decyzji. I ja jako starosta Sokółski również nie. To nie jest nasz zakres kompetencyjny, to po pierwsze. Po drugie, Pan Burmistrz postąpił w sposób jak najbardziej transparentny i z należytą starannością. Przeprowadził konsultacje społeczne w tym zakresie, sprawdził, czy jest czy nie ma protestów społecznych, czy nie będzie objęć społecznego w tym zakresie i podjął decyzję, tak jak każdy podejmuje decyzję samorządowo. Skutki tej decyzji były pozytywne dla mieszkańców. Moim zdaniem nie ma tutaj w tym zakresie żadnego negatywnego elementu. Drogi w tym, te potencjalne drogi, jak najbardziej to one były, to jest tylko i wyłącznie jakaś mrzonka, nie było takich, ja przynajmniej słyszałem o tego typu obietnicach. Drugi element co do wsi Szuszelewo. Szanowni Państwo, my zrobimy ten asfalt do wsi Szuszelewo i prosimy Pana Sołtysa, żeby się o to nie martwił. Tak jak obiecałem to dla mieszkańców, tak dotrzymam słowa i absolutnie nie mam tutaj żadnego problemu. Wieś Szuszelewo będzie miała w tym roku zaasfaltowaną drogę. Nie widzę tutaj jakby zagrożenia, wszystko idzie zgodnie z procedurą. Nie wiem, o co chodzi, tak? Także tyle odpowiadając na Pana Karasia. Dziękuję bardzo.